roku bardzo serdecznie dziękuję. Do serca człowieka nie trafisz przez drzwi zamknięte, ale raczej przez duszę i oczy uśmiechnięte. Bo oczy, które się do Ciebie uśmiechają, umieją kochać i drzwi do przyjaźni otwierają. W naszym klubie i sercu drzwi są zawsze otwarte. Szczerze wierzę, że to przesłanie będzie nam bliskie w obecnym roku. W tym nowym roku 2014 być z Państwem, życzyć Wam wszystkiego dobrego, zdrowia, pomyślności i tego temperamentu, który w sobie posiadacie, z tej wielkiej emocji. I co utkwiło mi w tym, dziękuję za to przedstawienie, które Panie tutaj przedstawiły. Przede wszystkim to wspólne kolędowanie, gdzie się przewijało wiele słów takich o wspólnym działaniu, o przyjaźni, o miłości, o docenianiu przede wszystkim drugiej osoby. Ja się bardzo cieszę, że na terenie Koszalina jest takie stowarzyszenie, że jest taka grupa wsparcia, gdzie jeśli ktoś ma taką potrzebę i może skorzystać, bardzo to nas cieszy. Teraz mogę jakby to trochę z innej pozycji patrzeć na stowarzyszenie. Akurat może moje zadania są związane bardziej dalej z budownictwem, dalej z jakimś utrzymaniem miasta na odpowiednim poziomie, ale zawsze z sercem jestem z paniami i zawsze możecie liczyć na moje wsparcie, jak tylko jest to możliwe, żeby było. Życzę Paniom wszystkiego dobrego w tym 2014, żebyście dalej były tak samo radosne jak do tej pory jesteście, żebyście zarażały temperamentem, jak Pan Marszałek powiedział, też i tym takim dobrym i miłym spojrzeniem na... Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie noworoczne, które odbędzie się w Koszalinie. Działalność Stowarzyszenia Amazonka zasługuje na najwyższe uznanie, daje bowiem nadzieję wielu kobietom, które dotknęła ta choroba, na powrót do normalnego, w pełni aktywnego życia. Wspiera je duchowo, a także udziela porad odnośnie rehabilitacji i powrotu do normalnego, codziennego życia. Wszystkim członkiniom Stowarzyszenia Koszalińskiego Klubu Amazonka życzę, aby rozpoczynający się właśnie rok 2014 był dla Pań jak najlepszy. Tak w prowadzeniu statutowej pracy stowarzyszenia, jak i w wymiarze indywidualnym. Życzę jak najwięcej zdrowia wszystkim Paniom, pokonania choroby i czerpania radości z każdego dnia. Niestety, obowiązki europarlamentarne nie pozwalają mi dzisiaj być razem z Paniami, Tym bardziej proszę przyjąć wyrazy pamięci, szacunku i uznania. Pozostaję z nadzieją na rychłe spotkanie. Poseł do Parlamentu Europejskiego, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Bogusław Liberadzki. Jako onkolog przy słowach, króciutko chcę powiedzieć. Leczyłam nasz zespół, leczył Was. Potem było zakończenie leczenia. Przestały nas przychodzić i ja wiem, Wasza pustka. I wtedy zjawiają się właśnie Pani Wanda z zespołem Amazonek i one Was biorą w swoje objęcia. One Wam pomagają przetrwać te tygodnie, miesiące, które są właśnie po leczeniu onkologicznym, które są wypełnione pustką i jednym wielkim pytaniem, a co dalej będzie? Co dalej ze mną? One odpowiadają na to pytanie. Będzie dobrze, jest cudownie i za to ja Wam bardzo chciałam podziękować, bo kiedy my już kończymy nasze leczenie, Wy zaczynacie swoją wspaniałą terapię, jesteście, po prostu jesteście i to jest bardzo, bardzo ważne i dziękuję Wam za to jako lekarz, jako onkolog. I tu się jeszcze zwrócę do Państwa, którzy zarządzacie województwem, zarządzacie tutaj Koszalinem, kochane władze, wspomagajcie mnie. Ja Was o to proszę, dziękuję.